taniec z nama zostanie na zawsze. Pandemia nam nie przerwa tej miłości. Taniec nas połączył, także ten taniec jest po prostu w nas, cały czas nas prowadzi i nie zniknie, bo to jest nasze życie. Mam mlocią kobietę, to po prostu napędzam. Cały czas mu się napędzać. Ale się cieszymy, że możemy tańczyć w końcu. Jakiś pokazik! Łup! Myśmy mieli szczęście z Lenką, żeśmy mieli wspólnego trenera. A ja ją poznałem, jak miała 10 lat. No jeszcze miałam aparat wtedy, grzywkę tutaj, brwi takie jak Janek, takie duże. Różnica między nami jest 15 lat, więc jak ja miałam tych 10, to naprawdę Janek był dla mnie za stary. I Janek gdzieś tam mnie zauważał zawsze, no bo był jednym z moich trenerów. Potrzebowałem przyjechać na casting tutaj, do TVN-u, no i nie miałem partnerkę, tak Lenka mi asystowała. Janek się rozwiódł, ja rozstałam się też ze swoim partnerem, a tak naprawdę to oni się rozstali z nami. No tak zostaliśmy dla siebie. To, że mam żonę Czeszkę, to tak naprawdę zawdzięczam Polsce. To jest dziwne. Małżeństwem jesteśmy 5 lat, w związku jesteśmy 12 lat, bo liczymy mniej więcej od tego, co jesteśmy w Polsce. Żyjemy w Polsce i już czujemy serducho polskie, takie, wiecie, już takie mamy przyzwyczajenie, mówimy z Lenką, jedziemy do domu, no to mówimy do Warszawy. Ale jak jesteśmy w Warszawie, jedziemy do domu, no to mówimy do Czech. Witam Was serdecznie w moim rodzinnym domnie. Tutaj spędzam po prostu czas z rodzinką, kiedy jedziemy właśnie do Czech. Tu się w ogóle urodziłam. Jeździmy, staramy się odwiedzać rodzinę. Święta się udały, tak. Udały się, cieszę się, że jednak z tą rodziną byliśmy, bo nie każdy mógł. 11 godzina. 11. Tak jedziemy, mam co. Patrz. Chodzi, chodzi, doprowodzi, dejte wejce malowani. Tradycja jest taka, że u nas na święta, na lany poniedziałek, do 12 godziny możecie chodzić po domach i się bije kobiety, leje wodą. Mam co? Tak, do kupy. Ona dobrowolnie jde. Tak. I za to się dostawa jajko, albo zamiast jajka może jakiś kielisz chleba. Świetnie. Nikt to nie lubi z dziewczyn. Ktoś miał 3 kobiety w domu. O, to się tam lalo. I tak wodą, i tak. Niestety nie ma tej pracy jak zawsze, nie ma pokazów tańca, które lubiliśmy. Także jest coraz trudniej w naszej branży i daje to znać po sobie. Mamy coraz gorszą motywację, bym powiedziała, do tego, żeby potańczyć sobie. W domu cały czas tańczymy, to prawda. My w kuchni wymyślamy cały czas różne choreografie, także wszystko przygotowujemy w naszej kuchni, bo jest w miarę duża. Raz, dwa, trzy, hop, dwa, trzy, hop, dwa, trzy i hop, pum. Próbujemy robić na przykład lekcje online, albo jakieś TikToki Lenka wymyśla, jakieś challenge, jakoś napędza to życie na wesoło. Dlatego ten uśmiech. Sił, hopping! Brawo, honem! Michał, uciekaj, uciekaj, MC! To jest nowy Lewandowski, tak naprawdę. Czasy pandemii, to jest najlepsze podwórko. I chcę wam pokazać, prezes osiedla leży. Tak. Osiedla. Maciun. No patrzycie, taki ma. On ma tak to jest super. Jego nieruchomość. Beczka, piąteczka. No na no, tak. Cienko ubrała dzisiaj. No. Tak. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jesteśmy sąsiadami i chyba przyjaciółmi już. Sąsiedzka tak pewna się czujesz z tymi przyjaciółmi, spytaj się. A są nasza sąsiadka. To jest nasza pani Tereska. Jest chora, dzisiaj nie zejdzie. Janek, kiedy Teresa była na przykład chora, on z nią pojechał w nocy na pogotowie. To nie było dla niego ważne, że to jest noc, że trzeba pojechać, wsiąść, przynieść, pomóc, przytargać. Ta jego pomoc sąsiedzka jest niezwykła. Tańcerze to tupią, są w bloku naprzeciwko, nam to nie przeszkadza.
Jak przyjdą, są grzeczni. Lenka to nasza bogini osiedlowa. Gwiazda. Jest prześliczna. Prześlicznej urody. Grzesiek po prostu to jest świetny tancer. Bo Grzesiek mnie nauczył prowadzenie za lokieć. To nie znałem tego. I teraz lokieciówka. Rzadko do was na polskich weselach. No tak czasem ich pytamy o to, gdzie fajnie. No tam ciągną strasznie do rodziny, bo jednak tęsknią za rodziną, co by nie powiedzieć, zwłaszcza Lenka. Ale szybko wracają, pobędą tydzień, już dzwonią, już jedziemy. Ja jestem wszędzie szczęśliwy, tylko muszę być z Lenką. Widziałem, że to jest moja ostatnia kobieta. Naprawdę.